Witam wszystkich ci, którzy oglądają ten materiał. Witam widzów, subskrybentów, ludzi, którzy są na bieżąco z materiałami. Ci, którzy oglądali zwiastun, to wiedzą, że szykuje się gruby materiał o linii 229, a dokładnie o setach, które mniej więcej w pewien sposób się jeszcze dobrze zachowały. Pierwszy odcinek będzie od stacji, która się, no szczerze mówiąc, głupio zachowała, a mniej więcej jest tam. Postaram się zrobić zbliżenie. Tam jest. Mówię to o stacji Żukowo-Zachodnie. Stacja, która nie zachowała się najlepiej. Nie ma tam w sumie no nic, oprócz rozjazdów, wykolejnicy i lamp, no i budynku stacyjnego. Znajdujemy się w miejscu, gdzie mniej więcej 25 lat temu był semafor wjazdowy, proszę zobaczyć. Tu gdzieś stał, ewidentnie. To wywnioskowałem z nagrania z kanału Kolbut. Ostatni pociąg do Kolbut i tu jest pewna rzecz, która mnie zaciekawiła. Podejdziemy sobie do niej. Proszę bardzo. Szczerze mówiąc, to jak jest zasypane śniegiem, to nie wiem za bardzo, co to jest, ale jak ostatni raz tu byłem, to nie było tak przechylone, bo stało prosto tu. Samo te drzewa. Ich tu też nie było. Postanowiłem film nagrać dzisiaj, bo jest ładna pogoda i już zauważyłem, że panowie z kolejowego zaczynają tu chodzić. Już nawet śruby są powykręcane co drugim torze, no więc to jest to coś. Jeżeli ktoś wie, co to jest, do czego to służy, to proszę pisać. A my wrócimy sobie do torów. Już tu widać moje ślady, bo przyszedłem tutaj tędy. I po prostu zauważyłem też, że tędy sarny biegają. Znajdujemy się na szlaku od strony starej piły. Tam stara piła jest daleko. Przez to mino byśmy musieli pójść. Oczywiście stara piła też będzie nagrywana. To jest, będzie drugi odcinek najpewniej serii. Wskaźnik WRP1, W12 inaczej. Albo W11, nie wiem. Nie pamiętam tego za dobrze. Ale proszę mnie poprawić, jeżeli źle powiedziałem. Łuk. Łuk naprawdę gigantyczny. Jeżeli chodzi o łuk, jaki widziałem, oczywiście większy łuk był za starą piłą w stronę Leźna i Kokoszek. To jest w ogóle masakra, ale tutaj jak najbardziej. Piękne widoki. Widać całe Żukowo, nawet kościół. No i szkołę. No, mamy pobliskie firmy różne. Trochę opowiedzieć by było trzeba o tym, jak wyglądało funkcjonowanie Żukowa. Żukowo było stacją ładownią w sumie, z peronami na dodatek. Nie było to jakoś mocno przeznaczone na stacje pasażerskie, bo większy interes był w właśnie w ładowni, gdyż tu przyjeżdżały pociągi towarowe i była to jedna z największych ładowni na Pomorzu, na Kaszubach, ale bardziej bym powiedział, że nie największa, ale najczęściej używana. O! Jakie tu towary jeździły? No to z tego, co mi opowiadał dziadek jeszcze, to on jeździł tutaj parowozami wszelakimi. Z pasażerskim to jeździł na przykład OK1. Dwa takie małe wagony dwuosiowe. Ciągi pasażerskie były też w późniejszych latach, tak już pod zamykanie tej linii, tak ostatnie lata, tam 80, 90, to było można tu spotkać Ganzy SN61, na których zresztą jeździł mój były sąsiad, który już się wyprowadził niestety. Ganze jeździły tutaj od
Z Kartuz do Pruszcza Gdańskiego. Pruszcz Gdański był tutaj łącznicą główną. I chciałbym jeszcze powiedzieć, gdy byliśmy przed wyjściem z semafora, zapomniałem, to, że na ostatnie lata funkcjonowania linii zostały zdemontowane semafory kształtowe i założone semafory świetlne. Gdzie te semafory świetlne, no w sumie były już wtedy, gdy już linia była zamykana, czyli te lata 90. W 94 przechodzą do ostatni pociąg, była to SM42, nieznane numery, Bonanza i wagon Ryflak. Nie ma dużo zdjęć, nie ma, szczerze mówiąc, nic, nie zachowały się żadne papiery. Żadne papiery, jakieś tam schematy stare, gdzie by nastawna była. No mówię, różne rzeczy, na przykład takie jak rogatki, od sterowania rogatkami, urządzenia SRK. Ja za to wiem z opowieści sąsiadów i rodziny, gdzie była nastawna i postaram się ją pokazać, oczywiście. Dochodzimy właśnie do przejazdu Krajowej 20, więc odezwę się już po drugiej stronie. Już jestem po drugiej stronie ulicy. Tu proszę spojrzeć, rozjazd numer 1 od strony starej piły. Oczywiście jest zaryglowany. Nie można go przestawić. Niestety, już nie raz próbowałem. I tu mamy wtedy drugi rozjazd. Rozjazd numer 2. I on kierował na peron drugi. Można było zjechać ze peronu, z toru przelotowego na peron drugi. Ale za to tamten rozjazd kierował tu na bok. I było można zjechać na ładownię albo na kozioł oporowy. A my będziemy się kierować właśnie do kozła oporowego, gdzie jest widać już kolejny rozjazd. Rozjazd kolejny. Tu się nie zachowało nic z tym rozjazdem. Tu widać, jest taka długa deska, w sensie jej nie widać, jak mówi. Staram się odkopać. No, tu się kończy deska. Tego nie widać, ale nie zachowała się rama. Ni nic. To kto łazi często do sklepu pobliskiego, to mamy rampę. Ale jeszcze bliżej mamy właśnie ten sklep. On w lato był cały zarośnięty, teraz mu farta, bo jest zima. W sensie farta, no akurat to nagrywam na zimę. Tu jest! O, zamarznę. Nie wezmę, ale tu jest zakopane ramię. Nie podniosę tego, ale mam zdjęcia z lata. Postaram się je tutaj wstawić. Naprawdę ładna wykolejnica. Co ciekawe, to tutaj, ile to otworzę, jest jeszcze klucz. On zamarzł teraz na zimę, ale w lato też nie dało się go przekręcić. Tu jest drugie miejsce na klucz, też się nie da go otworzyć. Z wykolejnicy na kozioł, tak, i na ładownię, żeby oba nie przejechały, w razie czego. My sobie przejdziemy tu. Przepraszam. Proszę. Rozjazd i nowiutkie szyny.
Mówiutkie szyny, które przywlekli tutaj z CTL-ki, CTL Logistik rozładowywało. Dam jeszcze zdjęcia, bo mam, jak rozładowywali. To było jeszcze chyba... To był jeszcze chyba... Październik. To było jeszcze z października, gdy słoneczko ładnie świeciło, można jeździć jeszcze nad jeziora, żeby się tylko pochodzić. I myślę, że nie będziemy skupiać na torze przelotowym, tylko na bocznych. Zbliżamy się do wskaźnika, nie wiem co ono znaczy. Możliwe, że przejazd, musiałbym sprawdzić. Koleo jeszcze sprawdzę i wstawię podczas montowania, bo na sucho jestem niedoinformowany, ale za to jestem informowany o tym, co się działo tu na stacji, o tym, co tu było. Tu jest przejście, tam nawet szyny widać. I będę wstawiał momenty z ostatniego przejazdu. Bo to jest też ważne. Tu ma było kozioł oporowy. Torboczny. Torboczny. Ciekawa rzecz. Peron. Krawędź peronowa. Gdzie się nie zachowało nic w sumie na tym peronie. Nie ma żadnego wskaźnika. Nic. Mamy aktualnie. Wchodzimy na obręb stacji. Tu pierwsza lampa jest. Ojej, przekrzywiło mi się, przepraszam. Pierwsza lampa jest. One były, zostały zgaszone, to pamiętam. W sensie to mi tata opowiadał, że bardzo mu brakowało tego, gdy nagle lampy ci nie paliły i nic nie było słychać. To było idealnie po 94 roku. Teraz mamy tutaj, zbliżamy się do przejścia. Przejścia. Tutaj źle jestem. Tu gdzieś, w tym miejscu, stało urządzenie, którym dyżurny ruchu z Żukowa, gdy wychodził, to kręcił tym i tam się zamykały rogatki. Więc tu były rogatki. Za to tutaj było przejście. Przejście z peronu na peron. Przez nawet jeszcze drewno. Tam wtedy mamy ładownię. Tu było przejście na peron drugi. Nie wiem, co to tam jest w sumie. Tam było dużo śmieci swego czasu. Zresztą tu jeszcze widać nawet worki śmieci pozostawione przez takich śniaków pewnie. Tu jest w sumie ładnie się ktoś osiedlił. Ładna tablica Żukowo-Zachodnie. Ładny domek. Buda, Boba. Ja to tak nazywam, odkąd tu ktoś to zbudował, bo to w sumie ładnie wygląda. No i teraz najciekawsze. Najciekawsze, gdyż najbardziej mi tego brakuje, czyli nastawnia. Ta buda to była nastawnia. W sensie to takie w obrót, gdzie są te okna, drzwi. Tymi drzwiami najpewniej dyżurny wychodził. Po prostu bliżej. W środku były urządzenia SRK. Mianowicie, gdy były jeszcze kształtowe, to tak, zwrotniczy latał do rozjazdów. On sobie latał w te i we w te, przekręcał je tam. Dyżurny podawał semafory. I teraz tak, od razu uprzedzam, to jest bardzo ciekawe. Zastanawiałem się nad tym długi czas. A mianowicie, gdzie były semafory wyjazdowe. Gdyż na filmie ostatni przejazd do Kolbu, to będę dużo o nim wspominał. Były semafory wyjazdowe, trzy, ładownia, peron pierwszy i peron drugi. Ale jak były kształtowe, to były tylko i wyłącznie semafory wjazdowe, nie było innych. Będę tutaj dla porównania, dam nagranie od szlakowca, którego serdecznie pozdrawiam. Od razu powiem, że dałeś mi motywację, żeby to nagrać. Bo nie sądziłem, że ktokolwiek będzie na to oczekiwał. I teraz na nagraniu z Wieżycy, gdzie to jechało BIPA i SM42 chyba, mi się wydaje, jeżeli dobrze widziałem nagranie. Było, że dyżurny wychodził z takim swoim zielonym lizakiem.
wychodził z lizakiem, takim fajnym, zielonym, który na jarmarku dominikańskim z kolei zaśmiało mi 120 zł, czy nawet więcej. Wychodził z nim i podawał odjazd pociągu, pociąg odjeżdżał. Zresztą do dziś mamy takie coś chyba na Gołubiu Kaszubskim. Ta dyżurna wyszła z nastawni i machnęła mu na odjazd. No to dalej nie ma nic ciekawego.